Augustis, a to tutaj, proszę Państwa, i stawi stara. To przecież widać, że to są przepiękne zdjęcia z tego płodu. Coś pięknego. No. Mhm. Mhm. No nareszcie ten biały znak tutaj dotarł, proszę Państwa, był tutaj w Polsce, a przebić się przez tą wiochę 3 milionowo. Nie takie to proste, nie takie to łatwe też. Fryzjer to był i na warszawski, ale to pewnie nie, na pewno nie. Zobacz, jakie piękne rzeczy. Też moi rodzice mieli takie podobne zdjęcie. Coś pięknego. Na motorze, na motorach, na traktorach. Cuda nie widzę. A to chyba Lipowa jest może. Zobacz. O, proszę bardzo. Czego tam nie było? O, prawosławie, bo tam jest prawosławie. A tutaj to nie spotkano ani waszą wola tak, żadnej tej prawosławnej, tylko te katoliczki święcze od papieża na tych kasach elektronicznych, czyli proszę Państwa samo obsługowych kasach. Święcze od papieża, bo one udają, że one się pracują, są solidaryzowane i jak nie trzeba, to zagląda, czas leci, a ludziom czasem niemiło jest, że zagląda do siatki. Bierz winko, kochanie, bierz. Dobrze, to jest to album tych zdjęć, tak, tutaj wystawionych. Tak, Augustis, to z Białego Stoku. Ja tu poznaję ulicę Lipową, na Młynowej było żydostwa pełno, a teraz śladu nie ma. Śladu, mówię ci. Nie ma śladu. Pokaż mi to wyborcze, gdzie... A to jest tutaj, bo mówił ten Wiesiek, że tu pomyłka. Tu jest to 12, a nie tam. Przyszedł ten, pomyłka jakaś. Ten duży Wiesiek przyszedł, a to jest. To też chyba może być jakaś Lipowa ulica, proszę Państwa. A to już może Młynowa, o Matko Boska. To chyba Spen. No Augustis. Ale kto wydał? To jakieś wydawnictwo. Zaraz zobaczymy przecież. My musimy mieć taki, wiesz, słuchaj kochanie, ogólny nagląd. I już będziesz mógł zobaczyć, czy to Bellona wydała, czy to... Bellona to z Warszawy, ale to jest pewnie z Białego Stoku. No to
Mówią, że ty jesteś tym. To nie było. A słuchaj, dostała tortem sędzina, słyszałeś? Co? Że ta sędzina dostała tortem. No tak, tak, tak. I, ale on się zgłosił do sądu i co z nim zrobili? Nic mu nie zrobił. U nas panuje całkowita bezkarność. Ale słuchaj, chyba go mają, no to nie zrobią. Może już się w areszcie. Ja nie czytnie. Nie wiem, czy sam zgłosił. Nie wyczytało mi się tego, wiesz? Piękne te zdjęcia. O, arsenał Białymstoku, kocharym. Wiesz, to wszystko jest w centrum Białegostoku. To wszystko widać. To chyba jest on. No jeszcze raz, to już jako starszy człowiek, gdzie się, proszę Państwa, starzeją. Szukali Augustusa. To ze ścianą jest, proszę Państwa. No jak tak można przychodzić na Berenica, że stołeczko miasta Warszawy, być tylko winem zainteresowany. To są piękne rzeczy. Tak. Proszę. No, mamy cały ten sfotografowany, obfotografowany na wszystkie strony świata, proszę Państwa. No, się pazurkietki mam podcinane, także nie chcę Państwa tu zrazić, urazić, obrazić. Czy jakoś tak, żeby jakaś zła aura była, miała miejsce, proszę Państwa, też jakieś może słodotki, szpitale, bary jakieś. Tam, proszę Państwa, o, proszę. To jest kościół, proszę Państwa, świętego Rocha, ogromny, czerwony, tu po lewej, może ten biały kościółek, on był starszy, pierwszy. No. No to jest ratusz, wiem to. Ratusz. No, to chyba na Młynowej będzie, bo to takie jak na wsi. I dlatego wcale nie zaglądają do tego albumu. Tak. To też nie wiem, gdzie to jest. Gdzieś to do Warszawy podobno, ale to nie jest Warszawy. Indeks. Więc zobaczą, to wszystko mamy. Proszę Państwa, jakie to wydawnictwo. Mamy. O. I to jest zrealizowane przy pomocy finansowej miasta Białystok pod honorowym patronatem prezydenta Białegostoku. Project realized with the financial support of the city of Białystok under the honorary auspice of Białystok City Mayor. Także proszę Państwa, to jest właśnie tu, jeszcze może tu. O. Na tym staniemy.